Dzień dobry moi mili państwo, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj dla was mam takiego policyjnego interceptora, czyli Kia Ceed. Jak na pewno każdy kojarzy, jak była wymiana radiosowozów w Polsce, to policjanci najczęściej dostawali właśnie te Kia Ceed w takiej odmianie kombi. Dużo wozi, dlaczego nazwałem taki go troszeczkę interceptor policyjny, bo mamy tutaj największy występujący motor w Europie, czyli 2 litry, 140 koni. W manualu i trzeba przyznać, że naprawdę przy tej Kii bardzo dobrze sobie z tym wozem radzi. Większość, tak można powiedzieć, 70-80% były to 1.4. Przy Kubiakach, no okej, miał to 100 koni, jeździł jako tako, były też 1.6, 125, jeździło przyzwoicie, ale ta dwulitrówka naprawdę jest żwawa i jeździ elegancko. Co jeszcze warto o niej powiedzieć, przebieg 225 tysięcy, rocznik 2.9, czyli ile mamy lat? 15. Czyli taki normalny przebieg rzędu niecałych 15-16 tysięcy i też duży plus, bardzo dobrze wyposażona i z takich rzeczy, które raczej u Kii ciężko było dostać, bo tu mamy z zewnętrznych cech czujniki deszczu, czujniki zmierzchu, alusy, 15 to są, tak, to będą 15 czujniki parkowania, ale większy dopas, przyznam wam, że jest wewnątrz, bo nawet jest skóra. No ale z wewnątrz nie będę się tutaj, że tak powiem, na razie wypowiadał, bo oczywiście o tym powiem w środku. Jak widać, nie jest tutaj ten samochód zgnity, no i też go mierzyłem miernikiem. Nie jest po wypadku jakieś może pojedyncze elementy lakierowane, ale to też sobie zobaczycie zaraz. Widać, że jest po serwisie hamulców przód, tył, świeże tarcze, świeże klocki. Ładnie to hamuje. No i przyzwoicie też trzeba przyznać, że jeździć. Czy coś wam jeszcze warto wspomnieć? Nie wiem. Na razie jakieś krzyki. No to pójdziemy dookoła. Jakaś jedna pojedyncza wniotka jest tam koło progu z drugiej strony. Pewnie widzieliście. Ale ja już tego nie chcę za bardzo robić, bo potem będę wysłuchiwał, że jest, nie wiem, PWS po jakimś wypadku miał rwane koło. A tak to prezentuje się to normalnie, jak wniecenia, a nie jakiś tam stłuczka. Też ta fajniejsza wersja, bo macie te czarne reflektory wewnątrz, standardowo były białe. No i stylistyka też niezła, taka trochę dynamiczna i rzadko stosowany ten taki słupek jakby w drugą stronę. Nie do tyłu, tylko z tyłu macie okienko. To w Megankach było chyba pierwszej, drugiej generacji bardzo popularne. A tu macie tą wniotkę koło progu. Papiery. Książka dość szybko się kończy, jak widać, przy 89. Ale jak dookoła widzieliście pojazd, to też miał wymienione hamulce, więc to nie jest tak, jeżeli po prostu ktoś dalej nie ma wpisów, to z tym samochodem już nigdy nic nie było robione, no bo oczywiście nie każdy bierze stempelek, czasami nawet, powiem wam, jak już często w filmach, że ktoś ma, a nawet auto wyserwisowane, tylko po prostu nie bierze z sobą książki, bo spójrzcie, jak wielka jest ta w ogóle plik tych dokumentów, instrukcji od tej Kii. A tu jeszcze mamy na potwierdzenie przebiegu papier TIF, czy niemiecki przegląd, widzicie, do 24 roku, do grudnia, był robiony przy 205, teraz wóz ma 220, niecałe 5. Więc książek to chyba tyle, no i tam jeszcze macie takie chyba podłączenie do iPhone'a i klimatyzowany schowek. Dobrze moi mili, nagrajmy sobie wnętrze, bo naprawdę jak na auto koreańskie z tego roku, można powiedzieć, że jest na full buffasie, nie ma absolutnie wszystkiego, wiadomo, bo nie jest to BMW 7, ale wydaje mi się, że miała
wszystko, co można było sobie w tamtych latach zażyczyć w takim wozie. Widzicie, skórzana tapicerka. Ładnie się prezentuje. Podoba, lubię się to, jak to nie jest pełne, tylko takie pikowane. Fajnie to wygląda. Z tyłu macie oczywiście podłokietnik i ISOFIX-a. Tu również podłokietnik jest skórzany, dwupoziomowy. Już Wam pokazuję, co jest grane. Jeden schowek. Proszę bardzo, drugi schowek. Dwa miejsca na kubeczki. Ręczny też chyba jest pokryty skórką jakimś. Tutaj mieszek też. Pięciobiegóweczka. Proszę, dalej auksik, USB, tu mamy popielniczkę, nie widać, żeby było palone, klima automat, dwustrefowa, sprawna, fajnie. Lecimy w górę, mamy podgrzewane fotele do tej skórki, no i bardzo fajną, fabryczną, podkreślam, nawigację, chociaż jest Clairona, z bardzo ciekawym wyborem tutaj, możecie sobie przejść na przykład tutaj na menu i zobaczyć sobie, to jest akurat, macie nawigację, dać out do tyłu i wybrać sobie na przykład... Ciężko mi się to obsługuje w taki sposób, jak patrzę sobie na, przez telefon, ale na przykład tu można sobie zrobić źródło, patrz, macie muzykę, telefon, auxa, DVD na przykład, ale pewnie płyty żadnej nie będzie, jak widać, Kine Disc, ale ładnie się ten tutaj też otwiera, tylko o, patrz, jak tutaj dopiero bajerancka, jak on wygląda w środku, HDD, SD, DVD, jakbyście normalnie oglądali jakiś stary odtwarzacz wideo, sprzed 10 lat. Tutaj proszę bardzo, komputer pokładowy na pomarańczowo podświetlony, to sobie zmieniacie. Godziny, takie rzeczy. No wiadomo, komputer nie trzeba nikomu tłumaczyć. Deska dobrej jakości, to jest miękkie. Podoba mi się, że nie zrobili z tego takiego twardego jak na przykład w Lanosach. Dosyć fajnie zaprojektowane tutaj te przełącza. Troszeczkę wyglądają jak tylnie światła. Ogólnie styliści od Kia dobrze sobie z tym poradzili. Też próbowali nawiązać do zewnętrznych tych pojazdów. Proszę bardzo, do góry lusterko z fotochromem i mikrofon do rozmów telefonicznych. To przeważnie jest popsute w tych wozach. To jakaś była wada fabryczna, się rozpadały, ale tutaj jest całe. Wiadomo, furka z Niemiec, więc musi być dobrze. Przechodzimy sobie na środek. Tu jak widać na liczniku nie ma żadnych błędów. Przebieg Wam już mówiłem. Ładnie sobie pracuje. Kierownica skórzana też nie jakaś zniszczona. Fajnie się wygląda, takie duże serducho, trochę wygląda jak ktoś miał E46 M-Pakiet, to bardzo podobny był wygląd, sterowanie radia tutaj, muzyki, się sobie podgłośnić, przełączyć, jak widać działa, tempomacik, cóż, automat od wycieraczek, automat od świateł, tutaj żadnych cudów nie ma, po prostu sterowanie reflektorami, ale tu wygląda dość fajnie, bo macie takie metalowe, jakby ala sportowe, aluminiowe nakładki na pedały, tutaj jak Wam mówiłem, sterowanie szybami, 4 auto, bo to nie była normalka przy japońskich czy koreańskich wozach, lecz lusterka, składanie tych lustereczek, proszę, jedno długie, rozłóżmy, żeby ładnie widać, boczek z plastiku, ale też modne chromy, ale nie jest to złej jakości, spójrzcie, fajnie się ugina, ładnie to pomyśleli, polecam, no i też mój fotel jest naprawdę ładny, nie jest zniszczony, przeważnie to jest i tak, powiem Wam, tutaj powycierana ta skóra, ale tu dobrą skórę zastosowali, nie jakiś dziadowski Sky, jak już późniejszych latach. Czy coś mam jeszcze powiedzieć Wam o tym wozie? Kilka airbagów, jeżeli nie kłamali, to na każdym słupku jest airbag, czyli na stronę tu mu wychodzi 3, w fotelu 4, tu 5, czyli około 10 airbagów może mieć ten pojazd, więc można powiedzieć, jest to bezpieczne auto. No i oczywiście, jak tu mi tutaj ludzie się kręcili, coś mi tu gadali, zapomniałem Wam wspomnieć, że wóz ma hak, a przy dwulitrowym motorze hak się przydaje, jeżeli ktoś chce właśnie coś sobie czasami przeciągnąć, jakąś przyczepkę. Chociaż widzę, przy tym samochodzie był rzadko używany, bo jest praktycznie jak nowy, kluczyki są w bagażniku, więc kwestia klienta, czy będzie go używał, czy nie. O wozie to wszystko. Jak filmik Wam się podoba, łapka w górę, subskrypcja. Macie pytania, to łatwa sprawa. Może być to komentarz lub też przez media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy na Facebooku. Pamiętajcie również, że wszystkie auta u mnie są opłacone. Możecie sobie kupić gwarancję do raka czasu. Jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, to w rozsądnych pieniądzach. To wiozę go na lawecie lub też zarejestruję. I oczywiście pamiętajcie, jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę Wam takiego poszukać na zamówienie. A jeżeli w ogóle mi tu ufacie, moje filmy Wam się podobają, to też mogę poszukać jakiegoś innego auta. Najlepiej zapytajcie, bo mam też kilkanaście aut po prostu jeszcze nie wstawionych i może akurat jest taki, jakiego szukacie. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć. Thank you.